Szczęść Boże, witamy Was po raz kolejny w naszym zagłębianiu się w ścieżkę Ojcze Nasz, w naszym analizowaniu kolejnych cegiełek tego fundamentu. Dzisiaj, chociaż chyba każda z fraz jest tak samo piękna, jak i trudna, dzisiaj będziemy mierzyć się również z niezwykle trudnymi słowami. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. No właśnie, uznajemy się grzesznymi, ale jednocześnie prosimy o przebaczenie. My zobowiązujemy się do wybaczenia. I też niezwykła moc jest w tych słowach: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Czyli należy pamiętać, że tak Pan Bóg odpuszcza, jak my odpuszczamy. My otwieramy tą drogę poprzez przebaczenie tym osobom, które wobec nas w jakiś sposób zawiniły. Przebaczamy. Jak przeżywamy to słowo, jakie staramy się zrozumieć, jakie staramy się rzeczywiście przeżyć, jakie żyć tym słowem. Przebaczenie przecież to nie jest zapomnienie, to nie jest to, że już mi przeszło, niech ci będzie moja strata. To jest akt woli, że uznaję, że ci przebaczyłem. Taką podjąłem decyzję. Tak, jak to jest podejmuję, świadoma decyzja. To jest decyzja. Tak jak podejmuję decyzję, że kocham, tak podejmuję decyzję, że przebaczam. Jedna z drugą decyzje są zrośnięte niemalże. Zatem wypowiadając te słowa modlitwy, zobowiązujemy się do wybaczania, że będziemy wybaczać naszym winowajcom i taką samą miarą oczekujemy wybaczenia naszych potknięć, naszych przewinień. Więc tyle, co my wybaczymy, tyle o tyle prosimy. Można by tak to w takie słowa ubrać. Tak. Więc jest to trudne zadanie, które na siebie nakładamy. A niejednokrotnie przecież jest tak, że planujemy jakiś odwet, a niech on poczuje, niech zobaczy, co to znaczy, ja mu pokażę. Przecież to są różne odsłony, bardziej lub mniej istotne, ale istotne w zasadzie w takim naszym funkcjonowaniu, różne formy odegrania się, różne formy zemsty nawet. Ile razy zdarzyło się nam, wam, tobie, mnie, znaleźć w sytuacji drogowej, kiedy ktoś zajechał ci drogę, ktoś na ciebie zatrąbił, kiedy w twoim przekonaniu było to absolutnie nieuzasadnione i niesprawiedliwe, a nawet obraźliwe. Czy jest w nas wtedy, czy nie jest nam obca taka myśl: no to ja mu teraz zatrąbię, albo przynajmniej błysnę mu światłami. Nie mówiąc o pokazywaniu środkowego palca, zajeżdżaniu drogi i tak dalej, bo takie sytuacje też bywają. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie natychmiast oddać to Panu Bogu i odpuścić temu, który być może zachował się niewłaściwie? Niekoniecznie musiał gnać z żoną na porodówkę albo pędzić w jakiejś pilnej sprawie, po prostu rzeczywiście mógł zachować się źle. Ale czy jestem w stanie mu to odpuścić? Nie uznać, że nic nie było, ale odpuścić mu. Sam fakt, że się zdenerwowaliśmy na taką sytuację, nie jest niczym złym. Jest naturalną reakcją człowieka. Natomiast to wszystko, co się dzieje po tym, czyli co my zrobimy z tą emocją, z tą reakcją, z tym zdenerwowaniem, zagniewaniem, to już zależy od nas, a nie od tej osoby, czy od tej sytuacji, która w danym momencie miała miejsce. A zatem czy potrafię wziąć głęboki oddech i, tak jak Dominik mówił, odpuścić. Zareagować inaczej niż w tej pierwszej chwili, sekundzie miałabym ochotę zareagować. Czy potrafię? Aby otrzymać odpuszczenie, aby otrzymać przebaczenie, trzeba o nie poprosić. Czasem nie jest możliwe, żeby o nie rzeczywiście poprosić, jeżeli to ja zajechałem komuś drogę, wracając do naszych porównań z sytuacjami właśnie ulicznymi, ale należy, żeby móc poprosić o wybaczenie, trzeba uznać to, że zrobiłem coś nie tak, że dopuściłem się jakiegoś przewinienia, że popełniłem błąd, zraniłem kogoś, popełniłem grzech. Stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć: tak, znowu przeżyłem dzień kiepsko. Tyle razy, Panie Boże, Cię obraziłem. Jeżeli zajechałem komuś drogę, mogę też jakimś gestem wyrazić swoje przeproszenie. Jeżeli cokolwiek zrobiłem nie tak, powinienem wtedy mieć w sobie tę odwagę i pokorę, żeby uznać: tak, przeskrobałem. Przepraszam i proszę o wybaczenie. To jest nieustanne ćwiczenie się w pokorze. To ćwiczenie się w pokorze jest niezwykle trudne dla każdego z nas, niezależnie od tego, jaki mamy temperament, jaką mamy osobowość. Pokora nie jest łatwa, ale znowu, podobnie jak uznanie winy, prośba o przebaczenie, to jest decyzja. Czy faktycznie decyduje, podejmuje wysiłek ćwiczenia się w pokorze? Pokora jako umiejętność, w zasadzie moglibyśmy powiedzieć jako cnota, w której należy się rozwijać. I zaproszenie na dzisiaj. Z pewnością zdarzyło się tak, że ktoś nam zawinił. Nieraz.
Więc nie odkładaj tego do jutra, nawet jeżeli jest późna noc, kiedy oglądasz to nagranie, ale wybacz komuś, kto wobec ciebie zawinił. Najlepiej napisz list, weź normalnie kartkę, długopis czy pióro i napisz do niego, do niej te kilka słów, niezależnie od tego, czy jest to żona czy mąż, która właśnie zasnęła, czy zasnął przed chwilą, napisz to na kartce. Jeżeli jest to przyjaciel czy znajomy, napisz mu. Najlepiej list, a przynajmniej maila czy SMS-a, czy zadzwoń do niego i daj mu odczuć to, że wybaczasz. A tymczasem pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.